Ten program, jak i wiele innych naszych produkcji, powstają dzięki wsparciu na portalu Patronite. Polecam nasz profil Gadowski TV na portalu Patronite, gdzie możecie nas wspierać i solidaryzować się tym samym z naszymi działaniami. Możecie też oczywiście tradycyjnie odwiedzać stronę www.gadowskiwitold.pl i tam też znajdować zakładkę pomoc i wspomagać nas w ten sposób. Tak powstaje niezależna produkcja, która potem do Was dociera, a chcemy rozszerzać nasze możliwości, tak więc popierajcie własnego szeryfa, a można to popierać kieszenią najlepiej. Pozdrawiam. Dzień dobry. Witam się z Państwem Ewa Szykowna w programie Szykowne Rozmowy. I Piotr Zwiewka, a naszym gościem jest satyryk, aktor i były polityk Janusz Rewiński. Witam Pana bardzo serdecznie. Uszanowany, zapomniał Pan tytułu prezydent Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, więc Panu to przypominam, że to jest jedyny taki tytuł, bo był prezydent Wałęsa i był tylko prezydent Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. Jeszcze były poseł, a na Sejm pierwszej kadencji III Rzeczypospolitej. I to było nie do przyjęcia dla Zjednoczonego Chrześcijańsko-Narodowego, bo mówili, jeszcze tu piwo sprowadził do Sejmu. Słucham Państwa, co Państwa do mnie, do domu sprowadza. Właśnie tutaj w tym domu bardzo miło i swojsko. Dziękujemy za takie przyjęcie serdeczne. Przyjęcia jeszcze nie było, będzie po. Panie Januszu, na początku chciałbym troszkę na poważnie, ponieważ w 2015 roku zaangażował się Pan w kampanię Andrzeja Dudy, Prawa i Sprawiedliwości. I jestem ciekaw, jak Pan ocenia te 8 lat rządów teraz w 2023 roku, w roku wyborczym? Proszę Pana, no, żeby ocenić, to musiałbym do czegoś porównać. Co by było, gdyby tak się nie stało? Kto jest w stanie przewidzieć, co by było, gdyby wygrał przeciwnik pana Dudy? Jakie by były, gdzie byśmy byli, w jakich sojuszach politycznych, w jakich sojuszach militarnych? Kto by tutaj się panoszył? To przecież minęło 8 lat. 8 lat rzeczywistości, w której dzieje się tak wiele. Wybuchła wojna. Przyjęliśmy tylu ludzi ze wschodu. To nie do wyobrażenia wtedy. Było 8 lat temu, że coś takiego się będzie działo. Jeszcze pandemia. No, jeszcze ta sztuczka z pod nazwą pandemia. Nie jestem w stanie tego ocenić, proszę Pana, ani wycenić, bo to trzeba do czegoś porównywać. No, gdyby to równolegle biegł taka rzeczywistość w tamtym układzie, no to było jak w teatrzyku, że dzisiaj jesteśmy tu, drugi raz tu. Ale polityka i życie to nie jest jak Pinokio, że się wystruga i ożywi. To trzeba było no, uruchomić na intuicję, pójść za czymś, co było albo instynktem, albo wynikiem świadomości, albo umiejętności oceniania i tak dalej. No to wie Pan, mnie o takie rzeczy pytać jest łatwo, natomiast mnie jest naprawdę trudno odpowiedzieć. Ja nie umiem tak detalicznie tego wszystkiego, ale nie umiem sobie też wyobrazić, co by było, gdyby kto inny rządził poszczególnymi resortami w rządzie, kto by, co by się działo, gdyby były media w innych rękach. No wiem, że co było planowane. No planowane było imperium. No a w to imperium się rozpoczęło na sen w naszej rzeczywistości na molo, we wrześniu. Nie wiadomo dlaczego przyjechał pani, przyjechała i pani usiedli na ławce na molo. Z jakiej racji ten pan przyjechał i o czym ci dwaj panowie rozmawiali. I wie pan, jest zdjęcie. Gdybyście państwo znaleźli takie zdjęcie w internecie, które dostało nagrodę, artysta dostał nagrodę, to się nazywa Press Photo i on dostał Grand Prix, gdzie dwaj panowie rozmawiają i taki dymek jakby się napisało, co ten pan do tego mówi. A dzisiaj
naprawdę dzisiaj na gorąco, dwa dni po głosowaniu w Sejmie, to zdjęcie powinno zawisnąć na każdym rogu. Na każdym rogu miasta, ulicy, żeby uświadomić sobie, o co mógł pytać ten jeden pan, że ten pan drugi ma w oczach to, co ma. Właśnie dziwne, że teraz nie przypomina się zazwyczaj tego, że wtedy pan Putin z panem Tuskiem tak rozmawiali i o czym rozmawiali, a już w tamtym czasie nazywał pan Putina terrorystą. Teraz, kiedy nawet wszyscy lewicowcy, którzy wtedy się zachwycali, został człowiekiem roku pan Putin, wszyscy byli zachwyceni, teraz nagle Putin stał się terrorystą. Proszę pana, nawet pytali prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy to jest bandyta, a on powiedział tak, a później powiedział nie, a później się z nim spotkał. I to jest polityka. Ja nie chcę być politykiem. Ja jestem aktorem na, powiedzmy, emeryturze, a nie na zesłaniu. I no, tyle powiem, ile wiem, ile czuję. O, tyle czuję, a to już właśnie powiedziałem panu. Nie umiem ocenić, ale jak się będzie to dalej rozwijało, też trudno powiedzieć. Czyli generalnie odcina się, że tak powiem, pan tutaj w tym zaciszu, tak? Od polityki. Czy stara się pan po prostu? Odcina się kupony ze swojej działalności. Ja nie mam się od czego odcinać. No to nie jest odpowiednie słowo, mnie się wydaje. Po prostu obserwuję to z zewnątrz i nie budzi to we mnie tylu emocji, ile budziło niegdyś, kiedy mnie się wydawało, że coś ode mnie na tym świecie zależy. A mam taką konstrukcję psychiczną, że wydaje mi się od pewnego momentu życia, takiego wczesnego, że dużo rzeczy ode mnie zależy, że ja umiem, potrafię, czy albo chcę pchnąć ten świat tak w tym kierunku, gdzie mi się wydaje. I wydaje mi się, że mam taką siłę sprawczą. No, z wiekiem człowiek nabiera do siebie dystansu i widzi, że to wszystko była iluzja. Czyli stawiał pan sobie duże wymagania, tak? Względem siebie, żeby je spełnić. No taka, wie pani, to znaczy trudno powiedzieć, że ktoś sobie coś stawia, tylko ma się taką psychikę. No. Tak się funkcjonuje w świecie. No, bardzo się chce czegoś, to realizuje. Moje życie polega na tym, że ja mając 7 lat byłem w Żarach koło Żagania, czyli na krańcach Polski, obecnie blisko Niemiec, a były to ziemie odzyskane, a w wieku 14 lat chciałem być pilotem i stamtąd już wyruszyłem do Wrocławia, więc bardzo chciałem czegoś, co wydawało się niemożliwe, a tylko dlatego, że zobaczyłem starszego kolegę, który ma takie patki i mewki na mundurze lotnika. I to wzbudziło moją wyobraźnię i chęć działania. Ja działałem. Ja miałem 14 lat, kupiłem sobie walizkę i powiedziałem, że ja pojadę do tego Wrocławia. Trudno to sobie wyobrazić dzisiaj, patrząc na ci chłopcy wszyscy, których pani widzi naokoło, oni mogą mieć taką czubatą i rogatą duszę, że będą się wyrywać do przodu. No i to tak wymagania od siebie. No taka natura. Te czasy się bardzo zmieniły od pana młodości. Jak pan teraz widzi ten postęp Polski? Bo często słyszymy wiele gwiazd, które mówią, że tam jesteśmy jeszcze 30 lat za Zachodem. Jak pan to ocenia? No może oni nie byli na Zachodzie. A może ten Zachód się im jakoś tak kojarzy z nie wiem z czym, bo ja byłem na Zachodzie i to na najdalszym Zachodzie, bo już dalej się zaczyna Wschód. Nawet dalej, prawda? Już jest ocean i trzeba wejść do wody, żeby do tej Australii. To towarzysze w komunizmie to mówili, że trzeba odrzucić konsumpcyjny tryb życia. No jak można odrzucić coś, czego się nigdy nie miało? Trzeba najpierw mieć, żeby odrzucić. Więc jeżeli ktoś ma kompleksy wobec Zachodu i mówi, że tam jest lepiej, nic podobnego. No, tacy sami ludzie może mówią w innym języku i są niezrozumiali, dlatego może się tym ludziom, którzy tak tęsknią do tego Zachodu, marzy być tym mówiącym po angielsku albo po niemiecku. Natomiast to są tacy sami zwykli ludzie z tymi ułomnościami
i nie generalnie parszywi, i nie generalnie genialni. No, no jesteśmy ludźmi, wszyscy, jak mówił poeta, obudźmy się, bądźmy ludźmi wobec siebie i nie garćmy tym naszym, czasami przaśnym, bo to czasami podłym, bo zależy od środowiska i od momentu, kiedy się... Tu jest fantastycznie. Jeżeli ktoś objechał cały świat i tutaj zląduje i wie, gdzie jest, po co jest i nie chce stąd już wyjechać za żadne skarby, nic go tam nie skusi albo nic nie oczaruje, bo tam pamięta tamten zapach, może to tam wygląda jak bajka z palmą i reklama jakiegoś batonika, bo tam przezroczysta woda. Tam tak samo śmierdzi tymi rozkładającymi się żyjątkami tego z morza ładnego. Tak samo kłują jeżo zwierzę i inne wpięty i później się choruje bardzo długo, nadepnąwszy na takiego iglaka. No tak to jest, proszę pana, no ale to nie da się odrzucić czegoś, czego się nie miało. A jak się spróbowało, to się wie, co wybiera. Jeszcze Zachód jest zarażony różnymi ideologiami, które niebezpiecznie wkraczają w nasze życie. A my tutaj, myślę, jeszcze jesteśmy bezpieczni jako tak. One tam przywędrowały stąd. My sobie nie zdajemy sprawy, że to są mutacje. Że tam marksizm kulturowy. Dokładnie. To jest... Bardzo łatwo się zaszczepia te ideologie, które przyszły po 17 roku do nas tutaj dotarły. Dlatego, że jest rozeznanie ze strony twórców tej ideologii, że w tamtych warunkach się to jeszcze lepiej zaszczepi, bo różnica między ogromną fortuną a nędzą, a właściwie ciemnotą i nędzą i slumsem, to jest bardzo łatwo. To natychmiast się chce socjalizm. To ładnie brzmi. To studenci uniwersytetów amerykańskich po studiach prawniczych są zachwyceni. Socjalizm. Tam oni są odśpiali tak ogromnie. Ja znam takich ludzi i rodzice ich, którzy wyjechali i tam im dali wykształcenie, dostają takich wielkich oczu jak koła młyńskie, jak im to wytłumaczyć, że ta komuna wchodzi tam im i każe tak samo ustawiać doniczki przed swoimi domami na swoim podjeździe do domu, że oni nie mają tego pojęcia, im się to strasznie podoba. A ci, co to zaszczepiają tam, wiedzą, że to im się będzie podobało. To jest perfidia tego świata i znów muszą łyknąć to, żeby zwymiotować. O, to tak jest, a inaczej się nie da, wyperswadować się nie da. Jeszcze chciałbym powrócić do mojego pierwszego pytania, ponieważ w 2015 roku oczywiście nie było możliwości, bo mieliśmy alternatywę Bronisław Komorowski albo Andrzej Duda, a Polakom już było dość, po prostu chcieli obalić ten system. A teraz po 8 latach, wydaje się, rządów ludzi, którzy podawali się za prawicę, niszczona jest klasa średnia, zachowywali się podczas pandemii tak, jak się zachowywali. Czy teraz pójdzie pan na wybory i czy dokona pan podobnych wyborów jak wtedy? No jeszcze dokładnie nie wie pan, kogo będą proponować. Bo to personalia też będziemy mieli rozeznania. Kto? Prawda? No. Już wtedy też głosowaliśmy na konkretnych ludzi, a później, nie chcę mówić, już prezes zrobił odwrót i zamienił tych ludzi na bardziej liberalnych, że tak powiem. Proszę pana, no tutaj nawet ja użyłem takiego. Świat nie jest taki jak Pinokio, prawda? Że się nie da go wystrugać. Polityka to jest trudna rzecz. To znaczy, będąc nawet w Sejmie półtora roku, bo byłem tam i po półtora roku rozwiązowałem zasadę. Ale widziałem, że to nie jest gra jednoznacznych posunięć. Że to bardzo często też używa, pan powiedział, prezes Kaczyński, takiego, co tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Jak się robi awantura i nie można nikomu czegoś wyperswadować, to trzeba się pozbyć Gowina. No trzeba, z bólem. No trzeba płakać i wymyślać coś bardzo bolesnego i przekonywać do pana Kukiza, który, no umówmy się, no nie wszystkim pasuje, nie wszystkim odpowiada, nie wszystkim jego mentalność jest do łyknięcia, ale no trzeba wybrać
mniejsze zło, które później nie będzie złem, a może się go uda wyedukować i spowodować, że inaczej będzie rozumował. Bo to jak pan ocenia zaangażowanie Pawła Kukiza? Bo to jest też ciekawe. Wystartował, miał mocne hasło, 15% dostał jak w wyborach na prezydenta, no a później gdzieś się coraz bardziej kulił w sobie i teraz w programach internetowych, telewizyjnych widzimy, że to już nie jest ten sam Paweł Kukiz. To sam pan powiedział, odpowiedział pan sobie sam na pytania. Rzeczywistość kształtuje człowieka. No jeżeli on wie, że te 15% to jest tyle samo, co 30%, czyli w dalszym ciągu nic, no albo będzie z kimś, no samodzielnie nie może być. Używając jego języka, po prostu go ta polityka, albo może konkretniej PiS, go zeszmacił po prostu. To dla jednych zeszmacił, a dla drugich urealnił. To też nie jest takie oczywiste. No, wie pan, no cóż z tego, jak on sobie zdaje sprawę, że nigdzie już nie ma drogi. Nie będzie już rockmanem, bo już swoją widownię stracił. W momencie, kiedy uprawiał tę muzykę, też już czytał teksty z podłogi, bo mu się to znudziło, nie chciało. Śpiewał o księdzu, który się zbliża i drwił sobie z tego, co było naokoło. Przeszedł tu w kurtce, dzisiaj chodzi w marynarce. Jak trzeba było, to przytulił się do Jasia. Czyli albo to jest realizm, albo podłość. Niech pan to oceni. Dla jednych będzie to, dla drugich będzie to. Dla trzecich będzie sprzedajność, bo będzie uzyskiwał diety i będzie politykiem i w pewnym momencie będzie języczkiem uwagi, bo tego jednego głosu i jego kolegi będzie brakowało i do niego będą się podlizywać, będą mu pokazywać, jakie miał stanowisko, co się z nim stanie. Właśnie to jest polityka, wie pan, no to jest brzydkie, to jest obrzydliwe dla niektórych, a dla niektórych jest to kariera. Dlatego, że on musi być gdzieś na wierzchu. No ma taką konstrukcję, że ma być liderem zespołu. Jak stworzył jakiś tam, nie klub nawet, ale tam grupkę parlamentarną, to musi być tam najlepszy. Musi pluć, rozsadzać ich po kątach. No, jego koledzy się rozbiegli. Człowiek z Kielc, to co marihuanę wprowadził. No, rozpadło się i to wszystko żyje tak jak chemia. Przechodzą te atomy, łączą się w cząsteczki i z tego jest. I potęga polityka to jest skuteczność. Skuteczność, to znaczy umiejętność doprowadzenia wszelkimi parlamentarnymi, politycznymi metodami do realizacji czegoś, co się uważa za słuszne, no za jedyne, no wręcz musi być. Czy pan sobie wyobraża, że człowiek 70-paroletni będzie bez takiego poweru w środku, że to musi być, że to jest dobre dla Polski, dla poległego brata, dla całej sprawy, która się już zadziała, która jest przed nami. On ogromne ma informacje, to wie pan, my nie wiemy pewnych rzeczy, które docierają do ludzi, którzy coś wiedzą. Wiedzą wiadomości z wywiadu, kontrwywiadu, wiedzą jak się kształtuje polityka, wiadomo jakie są trendy i przewidywania wyborów w Stanach Zjednoczonych, co planują Chiny. To jest global, to jest to opanowanie tego. I gdzie my jesteśmy? Co my możemy zrobić? No wie pan, wybór takiego czegoś, żeby odrzucić z góry widoczne planowanie imperialne pomiędzy Niemcami a Rosją i postawić się w tym przesmyku, który jest między morzem. Jaka to musi być głowa gdzieś, albo w Departamencie Stanu w Ameryce, albo gdzieś, która to międzymorze potrafi ludziom decyzyjnym globalnie przekonać ich do tego, że to musi być, że to jest w interesie Stanów Zjednoczonych. Bez tego nie ma. Komu Ameryka jest potrzebna? Teraz w kampanii wyborczej Ameryki, kto to będzie tam mówił o jakimś międzymorzu? Kto tam wie, kto to Czechy? Wie pan, to z tamtej perspektywy, jak się nawet jest przez tydzień, przez dzień, dwa dni, jak pan startuje stąd do Ameryki, to pan widzi, jak to wszystko odlatuje, jak to jest nieważne w Stanach. Nasza tutaj część świata dla Amerykanów to jest, no,
szałas jakiegoś szamana. W tej grze geopolitycznej nam, Europejczykom, wydaje się, że jesteśmy w centrum świata, a tak naprawdę to jesteśmy na totalnych peryferiach. Ale jeszcze chciałbym zakończyć ten wątek polityczny, żeby już są ciekawsze tematy, ale jeszcze teraz po odejściu szczególnie Korwin-Mikkego z funkcji prezesa i po mianowaniu Sławomira Mentze na prezesem i zmiany nazwy na Nowa Nadzieja, wydaje się, że Konfederacja może być też takim, czyli nawet nie języczkiem uwagi, tylko naprawdę poważną opcją dla prawicy. Co pan myśli o tym ugrupowaniu? No proszę pana, nie mam informacji na ten temat, jak się będą dogadywać, no jak się będą porozumiewać. Wie pan, ludzie poszczególni czasami mają wystąpienia interesujące, a czasami takie jak Korwin-Mikke. No to jest taka utopia. Wszędzie był i właściwie niczego nie zrobił. On nie ma takiej świadomości, że nie ma siły sprawczej, jest nieskuteczny. Co z tego, że ma rację? No, człowieku, miej rację, no, może masz rację, ale na takim odcinku, ale weź tę rację, przełóż na pola, lasy polskie zapracowanych rolników, na ludzi, którzy mają mniej świadomości, pojęcia, oglądają telewizor, niewiele z czego rozumieją tych niuansów pomiędzy Konfederacją. Wie pan, to ciężko jest strasznie to zrobić. Być może, bo to w interesie każdego małego ugrupowania jest porozumienie się między sobą, bo wtedy albo będzie udawał przed swoim elektoratem, że realizuje tę część postulatu, jak się uczepił Kukiz z tego, wie pan, nie wiem, sędziów pokoju albo większościowej ordynacji. Ktoś mu to powiedział, jakiś oficer, wbił mu to do głowy, on to paple powtarza, nic nie rozumie. Nie wie, że może jeden, wie pan, obszarnik, rolnik tam z Piły, nie chcę wymieniać nazwiska, kupić wszystkich i wejść i to zrobić. To jest mniejszościowa. Nieprawda to wszystko. To są wszystko podsunięte półprawdy, które polityków oślepia. On przecież nie ma takich szerokich horyzontów, żeby to wszystko objąć i zrozumieć. Ja, wie pan, jeżeli bym chciał złośliwy, to pracowałem na estradzie. Wiem, co są odsłuchy. Czy pan wie? Odsłuchy to są specjalne głośniki, które są postawione artyście, wykonawcy, żeby słyszał, co mówi. Bo to wszystko, to co on mówi, to idzie na widownię. Ale musi mieć coś takiego, żeby on słyszał, co on mówi. Czyli te odsłuchy. A jak mu ten operator nastawi odsłuchy odpowiednio głośno, to mu tak walą po uszach, że on głupieje podczas tego wystąpienia. Ma głowę jak bania. A jeszcze w rock and rollu, w muzyce, metalu, tragedia. To wychodzi inny człowiek. To dostaje przejechany czołgową gąsienicą. Być może tak jest. Może to jest przyzwoity człowiek. Ja go nie znam. Nie budzi we mnie żadnych emocji, ale wiem, że to jest taki margines, no taka, takie coś. No. A global jest środek. No. Totalnie tym wszystkim trzeba umieć manewrować. No. Dobrze, bo wie pan, ja słyszę takich ludzi, którzy mi się podobają, co mówią. No, mówią sensownie, no ale są pełno świrów. To powinny być jakieś badania, że do polityki nie może wchodzić człowiek o jakiś taki rozbuchanej wyobraźni za mocno, albo nie tempemu na odpornemu na wiedzę, albo odpornemu na... No przecież jak się patrzy na to zgrupowanie ludzi, to nie chce się w głowie pomieścić, że, to są, ta, że są w ogóle na świecie tacy ludzie, którzy takie rzeczy wygadują i że tak mówią, no ale nie chce się też ich obrazić, nie chce się ich poniżyć, więc się wysłuchuje. No na tym polega parlamentaryzm. No gadaj, a później głosuj. No widzisz, no jesteś w mniejszości. Sorry, pogódź się z tym. Idziemy dalej. A może teraz się to przechyli. No są wybory. Nie kradnij, nie oszukuj, nie fałszuj, nie dawaj, wie pan, po trzy głosy mi gówniarz dawał na wyborach, po trzy karty do głosowania. Myślę, że jest, przepraszam pana, pukam się znów w mikrofon. Że myślał, że ja jestem ich. Ja mówię, panie, no co pan robi? Co pan robi? No zgłupia. No nie chciało mi się nigdzie dzwonić. No bo chłopak zdurniał, siedział w komisji
I tam był Meksyk. No jak się ma maszyny do drukowania, to się drukuje tyle, ile się chce tych papierów. A Solidarność dostała maszyny do drukowania, najlepsze, jakie chciała. A Solidarność się podzieliła. Jedni tacy, drudzy owacy. No a teraz liberalnie, nieliberalnie. Weź pan, powiedz, niech pan powie, kto jest liberalny, kto jest socjalny, kto jest SLD, lewica. Jak... Zacierają się te granice. No, nie zacierają, to się wszystko poplątało. No 500 ludziom dają na dzieci, no to jest działanie socjalne. No i dziś mają nazwy socjalne i są przeciwko temu, że dają ludziom. Dają, no bo uważają, że jest niesprawiedliwe, że są biedni, a ci za szybko rosną w siłę faceci, którzy na szybkich tutaj niejasnych powiązaniach zrobili furory, karierę i pieniądze, a reszta została gamoni z ręką w nocniku. No i trzeba jakąś pomóc, a jeszcze z drugiej strony potrzebni są ludzie, żeby nie wyjechali, a te dzieci zaraz zawiną ogon i wyjadą stąd, bo tam dają cukierki, a tam dają po cichu inne świadczenia socjalne. Skomplikowana sprawa. To jest taka... Wie pan, ja na szczęście nie jestem w polityce, nie tego, tylko wlazłem tam dla żartu, bo to przecież moja była... Partia Przyjaciół Piwa. No to dla jaj było, no po prostu. Ja dostałem od kolegów nawet taki postumencik od kolegów z elity z Wrocławia. VIP dla jaj, taką żelazną tą. No bo tak było, ja to zrobiłem dla żartu, a później zobaczyłem, że to... Zresztą tam nie ma żartu. Tam masakra, to wszystko drapie, im większy cymbał, tym bardziej więcej chce. Więcej chce nadrapać na siebie, lewą, prawą stroną, tu się podliże, tam się ukłoni, tam kucnie, tam czego, to masakra. Vandalizus. No tak, a ludzi... prawdziwych gigantów, to na rękach można policzyć. A myśli pan, że teraz się coś zmieniło? Bo często nawet słyszę opinię, że ci z SLD kiedyś, no to wiadomo, były komuchy, źli ludzie i tak dalej, ale przynajmniej byli dżentelmeni. A teraz ta totalna opozycja? No proszę pana, no, tak się zdarzyło, że byłem w tym czasie w Sejmie, kiedy byli wszyscy. Był pan Oleksy, tak, żeby w skrócie, Leszek Miller, był pan Włodzimierz Cimoszewicz, lewica. Byli. Jak to są byli dżentelmeni, to ja bardzo pana przepraszam, to ja byłem największym dżentelmenem, chociaż byłem bardzo kiepsko ubrany i więcej słuchałem, bo chciałem się czegoś nauczyć, bo to była czarna. Nie, od razu pazury, zawsze były pazury, tylko w miarę swoich możliwości. Nieszczęściem w tym wszystkim jest to, że układy polityczne determinują, czyli stwarzają takie sytuacje, że no potrzebni są jacyś ludzie do ilości głosów, że ich się wprowadza w dziedziny gospodarcze, polityczne, gdzie nie mają zielonego pojęcia. Przychodzą do tych resortów, do tych dziedzin i kasują ludzi, którzy są wybitni, którzy są no najlepsi, jakich mogło rzeczywistość się zdarzyła, że jakimś tym mechanizmem naturalnej selekcji doszli do tych stanowisk, które powinni być. Przychodzi miotła polityczna z układu i wywala tamtych. Po to, żeby nagle się zbudzić z ręką w nocniku, że ona tego nie umie. Nie potrafi tego robić. Bo już tamci ukradli, tamci zabrali, teraz wpuścili ich w takie maliny, że siedzą w bagnie i mówią, że będą, nie pozwolą. A wszyscy z zewnątrz widzą, że mogą sobie mówić do końca świata, że nie pozwolą. Jak i tak to już jest zadecydowane. Bo jesteśmy w Unii Europejskiej, bo tam podjęto decyzję, bo tak to będzie. I tylko co? No. A prokurator generalny chce być kimś innym, bo już nie, nudzi go to prawdopodobnie. Minister Sprawiedliwości też chce być inny. Sprawy, które co 20 lat zaczynają, 9, 10, nic nieruszone, bo układy, bo tamci starzy prokuratorzy zostali, bo stworzyły się tak zwane nowo stare układy, że lepiej nie ruszać, bo jakoś pociągnie, bo oni się zmienią, bo policja jak jest dobry, to będzie dobry i dlatego, który go nim dowodzi i dlatego, nic podobnego tak nie będzie. A dosięga pana tutaj, jak już pan wspomniał o Unii Europejskiej, ta niewidzialna ręka eurokomuny? No,
chciałaby, ale jakoś mi się udaje nie podlegać. To znaczy, nie potrzebuję ich pieniędzy. No, wie pan, ja nie jestem, znaczy ja jestem rolnikiem tylko dlatego, że taka była możliwość, że człowiek z wyższym wykształceniem, jak miał ziemię, kupił sobie ziemię, to już mógł być rolnikiem. Bo domniemanie było takie, że człowiek z wyższym wykształceniem poradzi sobie, bo się nauczy. Prawda? Przeczyta, kupi, jak będzie chciał, to zasieje, założy, coś tam kupuje, będzie z tego żył. Ale to ciężki chleb. A jak się to robi jako hobby, jako sposób życia, jako miraż wolności, to się od nikogo niczego nie potrzebuje. No, jakoś się tam przędzie samemu. A ta niewidzialna ręka Unii, no cieńczy tych ludzi. Oni tam szaleją, wariują, wchodzą, nie wiedzą nawet kiedy. Włażą w takie kredyty, że oni są od tego, żeby wstawać, zapalać ten drogi traktor i jechać. Po nich jedzie i pracuje. I on nawet nie wie, że te pieniądze to on tylko ma do podtrzymania w ręku, bo to musi kupić, to musi zasiać, to musi wydoić, to musi... Ta maszyna mu zawiezie, przywiezie, on się dalej ma. Tylko żeby mu dali spokój. Żeby mu dali święty spokój, żeby miał... No czasem pojedzie, protestuje, a ci, co wrzeszczą tam, no to są ustawieni, no, szkoleni. Mają wrzeszczeć, mają wyrzucać te jabłka, bo i tak już nie, ich nie sprzedadzą. No to takie... Mnie to nie dotyczy na szczęście, więc ja nie mam z powodu tego nie mam żadnych problemów. No, nie budzi to we mnie emocji, ale no, dzieje się marnie, bo ci sami to wszystko robią. Kiedyś byli prezesami pół spółdzielni mleczarskiej, a dzisiaj są na innych tam stanowiskach, bo to wszystko zostało sprzedane i to wszystko pracuje, a odbierają Niemcy, umieją tym. No, świat jest zagospodarowany przez Niemcy. Przemysł spożywczy na świecie jest w niemieckich rękach. No, gdzie się pan ruszy, to tak, no bo oni to umieją. To. Czy można powiedzieć, że znalazł tutaj pan swój azyl? Pewnego rodzaju ostoję, która przynosi panu spokój, relaks? No, z pewnością tak. Można tak powiedzieć. Co pan lubi w tym swoim obecnym zajęciu najbardziej? Najbardziej to, że niczego nie muszę. To najbardziej lubię, bo ja widocznie mam w genach jakąś kozackość i chcę być wolny. Czyli wolność przede wszystkim. A człowiek za pomocą różnych narzędzi goni ten miraż wolności. Od urodzenia do emerytury. A tak jeszcze, panie Januszu, cofając się do tych lat młodości, to kiedy przyszedł taki moment w pana życiu, że odnalazł pan w sobie po prostu talent do rozbawiania innych ludzi i stwierdził, że to będzie pana sposób na życie? Przypadek zdarzył, że ja z technikum budowy silników we Wrocławiu, bo takie mam średnie wykształcenie, zdałem do szkoły teatralnej w Krakowie za pierwszym razem. Tam, nie wiedząc w ogóle, co to jest teatr, pierwszy raz albo drugi, trzeci, byłem w Teatrze Słowackiego na przedstawieniach, bo nam profesorowie kazali iść na przedstawienie pana Golińskiego albo na przedstawienie Jarockiego, bo tam trzeba to zobaczyć, jak wygląda prawdziwy teatr. No a później bardzo mi zaimponowała Piwnica pod Baranami, bo dowcip i bezpośrednie takie działanie, że człowiek coś mówi, a bezpośredni jest odzew z widowni. I to był później teatr studencki, czy tam jakiś kabaret, a później szkoła teatralna spowodowała to, że poszedłem z dyplomem do teatru w Poznaniu, gdzie był kabaret Tej, świeżo upieczony studencki kabaret, który zaistniał w Świnoujściu na Festiwalu Studenckich Teatrów. No i koledzy mnie tam przyjęli i zacząłem pracować w kabarecie Tej. Mniej w Teatrze Polskim, bo się zwolniłem po jednym sezonie, bo znów mi pan dyrektor kazał coś grać, czego ja nie chciałem, czyli to był pierwszy, wie pani, odruch szukania wolności. Tam się poczułem trochę wolny, ale tam mnie znów dopadł pan dyrektor estrady, więc musiałem wyjechać do Warszawy,
na ziemię nieznaną i to tak się potoczyło. A właśnie w tym czasie pani Lipińska została dyrektorem teatru, bo taki był zbieg okoliczności, a mnie poznała w Opolu na występie kabaretu tej i mnie zaangażowała. No jak był teatr komedia, no to rzeczy śmieszne. No i tak później się toczyło. To telewizor, kabarecik Olgi Lipińskiej, a potem Machulski, a potem to. Przypadek, naprawdę przypadek. No jak pani widzi, to nic właściwie z mojego ciśnienia, mojego tego, nic z tej walizki i z tych żar nie nastąpiło tak po sobie według moich marzeń. Moje rzeczywistość mnie zaskakiwała i moje chęci też mnie zaskakiwały i się musiałem do tego przystosować. No. Tak to było. Ja jeszcze pamiętam, jako dziecko właśnie kabaret Olgi Lipińskiej lubiłam oglądać. A jakie jest pana takie wspomnienie z tego okresu, czy właśnie z kabaretu Olgi Lipińskiej, czy jakaś scena, która jakoś bardzo utkwiła panu w głowie? No, proszę pani, kabaret Olgi Lipińskiej to był dla mnie wielki awans. Tak to mogę powiedzieć, tam grali znani artyści. A ja przyszedłem właśnie świeżo z Poznania i pani Olga Lipińska mnie zaangażowała. Ja wszedłem w to grono tych wybitnych ludzi. Miałem ogromny kompleks. Tam się strasznie myślałem, jak tam się przebić z tą swoją ponurą facjatą. Jak są tacy genialni ludzie tam. No ale no, nie wiem, jakoś tam nie użyto jakby, bo jak szczoteczki do zębów albo do czegoś innego. Coś mnie tam wyreżyserowano i tam lazłem od jednego przedstawienia do drugiego. Broniłem się wrzaskiem, krzyczałem, a tam jakoś to tam się mieściło w tej konwencji. Tak to no, śmieszne były takie momenty, kiedy ja się odrywałem od tego. Był moment, kiedy pojechałem gdzieś na występy na 4-5 tygodni i przyjechałem tu przed stanem wojennym. Już były kartki, jak w takim oderwaniu, jak tak zobaczyłem, jak moi inteligentni koledzy, aktorzy z wyższym wykształceniem siedzą nad jakimiś papierkami i kłupcą się, że to jest bez kości. Zamianą możesz zamienić. Oni to na poważnie robili, bo to był problem, bo no, matka musiała przynieść coś tam do jedzenia. Ja mówiłem, pani Olga, ja to zobaczyłem. Jak przyjechałem do domu, a tam siedzą moi koledzy, tam żona tego, i dziubią w tę kartkę. Ona mówi, to ja to napiszę. I napisała te kartki. Taki jest kabarecik, gdzie się kłócą o kartki. Gdzieś tam niedawno wejrzałem w internecie, że to jest dalej śmieszne, bo jak pan Janek świętej pamięci mówi, że jemu się na pończochy też należy i to z tego. No. No to, no tak, a jeszcze no to wybitni artyści byli komediowi. No, jeden w drugiego. No nie chcę wymieniać nazwisk, bo może sobie tego nie życzą. Ale pani dokładnie wie, o kogo chodzi. No i tak to było. Tak to było z kabaretem Olgi Lipińskiej. Była przerwa, później wracaliśmy do tego. A później już to se ne vrati. Wydaje się, że największej popularności nabrał pan po filmie Killer i wtedy też przygnęło do pana ksywa Siara. Czy pana to nie denerwuje albo nie denerwowało wtedy, kiedy cała Polska po prostu widzi pana i patrzcie, to jest Siara. No, mało tego, jak jechałem do Makro na Ząbkach, to tam wie pan, Wołomin, kobyłka Wołomin i to było rano, a ci, którzy jechali tymi odkrytymi brykami, to nie byli grzeczni chłopcy i o 6 wracali z dyskotek gdzieś tam i darli się na cały głos. Klaksony. No tak. Ja już tego nie przeskoczę. To nie ma siły, żeby... A tym bardziej, że ta telewizja się uparła i to powtarzają. Myślę, że to Machulski to się wstrzelił. Młody był scenarzysta i wstrzelił się Wereśniak i napisał to. I jak czytałem pierwsze czytanie, dostałem egzemplarz, poszedłem do domu i czytałem, to w tym miejscu się głośno zaśmiałem i wiedziałem, że to warto. A poza tym, jak zobaczyłem nagranie, już jak nakręciliśmy to
i już było możliwość, że reżyser miał wideokamerę przypiętą do tej kamery filmowej i mógł robić pokaz od razu tego, co zrobiono. Jak cała ekipa świetlarzy ci przyleciała na pokaz tego momentu, kiedy spada skoczek spadochronowy w żyto i ta moja odzywka, jak ta ekipa ryknęła śmiechem, ale to wie pan, no, śmiechem, a to był ryk, odreagowanie. Tak jak odreagowali ludzie właśnie na występy w kabaretu tej. To było takie oczyszczający śmiech. No ja mówię, Machulski, to już jest sukces. To już dlatego, dla tej sceny, ten film, co tam się będzie działo, nie jest istotne. I rzeczywiście później na pokazie tego filmu był taki Amerykanin, mojego kolegi syn, który już się tam urodził. I on, ojciec mu tam pokazywał jakieś różne filmy, chciał go zainteresować polskim filmem w Ameryce. On nudziło go śmiertelnie, mając obok amerykańskie kino w telewizji. No to tam oglądał. A tu jak przyjechał, ja byłem, mogłem go na pokaz zabrać, taki, co jeszcze nieudźwiękowione wszystko było. Jak on się szczerze śmiał, to ja mówię, Machulski to jest facet, który nie widział filmy, ale to będziesz miał sukces. I rzeczywiście, jak po premierze, to już było wiadomo, że pan Machulski będzie miał duże pieniądze z tego. A ja, ta zabina, cieniutko, no bo byłem skromnym, pana Machulski mnie zaangażował, to a ile pan sobie życzy, tak tam coś powiedziałem grzecznie, tego, a to takie szczątki, żeby od tego płacili tantiemy, proszę pana, jakie to jest moje marzenie. Jaki ten stół byłby dzisiaj zastawiony. Myśmy tam przez te flaszki zaglądali. No żartuję. No i czy wystarczy taka odpowiedź moja, czy taka? Interesuje mnie jeszcze, jak to jest być po prostu prawicowcem, mieć takie poglądy jak pan w środowisku aktorskim czy po prostu filmowym, bo na przykład z TVN-u, z programu Ale Plama z Piaseckim oddelegowano pana, ponieważ mówiono panu, że niewygodnie, niedobrze jest, żeby satyryk miał takie odchyły prawicowe. A, to chyba tak nie było. To jak było? Oddelegowano, bo nie chciano mi więcej płacić. Ja poszedłem do pana prezesa i powiedziałem, no a w przyszłym sezonie co? Sukces mamy, oglądają nas, lubią. To gdzie te pieniądze? No to dziękuję, stałem, wyszedłem. To taki był TVN. Nie, żadnej ideologii. Żadnej plotki na ten temat, że ja tam się tego... Nie chcieli, to nie. No, ja mam honor swój i swoją czubatą, rogatą duszę i nie chciałem to. I poszedłem. Później byłem w telewizji publicznej. Też mieliśmy program jakiś z Piaseckim, który był Szkoda Gadać, czy jeszcze jakoś na Ale Plama, ale no nieważne. Był taki. Też przyszedł nam pan za prezesury właśnie takiej, gdzie był pan, przyszedł z taką propozycją, nie pamiętam, kto był prezesem wtedy, przyszedł z propozycją, że on nas zaangażuje, żeby nam połowę płacił. To też powiedziałem, że dziękuję za to samo. My mieliśmy unikalną umiejętność, że wczoraj była wiadomość, ale my umieliśmy improwizować na ten temat. No. Oni tego nie rozumieli, ale syn prezesa tego w TVN nie rozumiał tego, że no oni przed chwilą tu mówili i nagle, a myśmy mówili, a Piasecki pisał muzykę, ja już tam klepałem te rymy, żeby się pasowało i na jakich to rytmach poleci, czy hiszpańskich, czy jakichś. I on nie mógł mu się pomieścić. Ledwo wygadali, a już nagrywają. Takie, że to tacy leniwi my jesteśmy. Proszę pana, ale po tym minie jeszcze 3 dni, to będzie nieaktualne w sobotę już, a my w środę każecie nam nagrywać. Dajcie nam w piątek nagrywać, to będzie jeszcze bardziej aktualne. Jeszcze wracając w środowisku. A ja nie mam, proszę pana, prawicowych poglądów. Ja mam poglądy realne. Ja nie lubię chamstwa, nie lubię bolszewizmu, nie cierpię
Z domu mi powiedziano, że nie mam się w tym kierunku zbliżać nawet. Że to jest obrzydliwe. Faktycznie nie brzmi jak prawica. A wie pan, no co to jest prawica? No a przecież co, przyzwoitość to jest prawica. Brak pogodzenia z tym, że szmata nie może być rządzić jednym. No tak, no to nazwijmy to jak się chce, ale no nie, dopóki można, to nie. No, a mogę, wie pan, paradoksalnie, dzięki czemu ja mogę być taki rogaty dzisiaj też. Dzięki temu, nie że Ministerstwu Kultury i Sztuki, nie te odznaki, które ja dostałem, Gloria Artis, złotą i srebrną, od jednego ministra Zdrojewskiego, od pana Glińskiego, to nieważne, za tym nie poszły żadne pieniądze i żadnego szacunku. Żadnej konsekwencji. Bo w dalszym ciągu, jakkolwiek był prezesem ten pan, który był, gdzieś niby pojechał za jakimiś pieniędzmi i robił Sylwester marzeń, to ja wiedziałem, że my się nie porozumiemy nigdy, bo to nie o to chodzi. A paradoksalnie dała mi możliwość tej wolności leśnicy. Chciałbym odnieść się do obecnej sytuacji. Trwa wojna na Ukrainie. Polska nadal nie może rozpocząć ekshumacji na Wołyniu, skąd pan pochodzi. Co pan myśli o tej sprawie? Ja nie pochodzę z Wołynia. Moi rodzice pochodzą z Wołynia. Nic mi, niech pan sobie wyobrazi, nie przekazali. Strzegli jak oka w głowie, żebym się niczego nie dowiedział. Moi starsi, starsze rodzeństwo, które już nie żyje, wiedziało i chroniło mnie przed wiedzą o tym. Także ja nic nie wiem o Wołyniu, o losach nawet mojej rodziny. Wiem, że Ukrainka ich uratowała, żeby uciekali. To mi matka powiedziała i tyle wiem. Wie pan, nie czuję bliskich związków, niczego nie rozumiem. Emocjami nie da się już po tylu latach kierować. Dobrze, że ten duży pan przyjechał do Sejmu. Nie wiem, jak to się potoczy ze strony Ukrainy. Jak wie pan, no przecież my wiemy o tym, co się dzieje na Ukrainie. Tam są frakcje polityczne. Jedni chcą tego, drudzy tego. No, ja nie wiem, jaka tam jest atmosfera w środowiskach różnych. Bo przecież to wydaje się, że nie ma woli, żeby współpracować z Polakami w dziedzinach historycznych, ponieważ straciliby wtedy swoją tożsamość, którą oparli na kłamstwie. No pan tam bliżej jest może zorientowany. Nie wiem, proszę pana, naprawdę nie wiem. Mam za mało informacji. Miałem do czynienia z ludźmi z Ukrainy, którzy byli biedni, którzy przyjechali za pieniędzmi, pracowali solidnie. Niczego, mówiłem im, że tam mam jakieś korzenie, niczego mi nie próbowali. Prości ludzie. Nie mam uprzedzeń takich, żeby tego. Wiem, że rzeczy działy się straszne. No wiem, no to wiem. Bo wystarczy, że wie pan, że przeczytałem książkę. Zaszybie, wszystko zawieje. I już Sorokowskiego nie mogłem czytać. To było... nie mogłem, zaczynałem. Ale myślę, że to bardzo złożona sytuacja. No a jaka konkretnie? No wie pan, no, jak rodzina, jak sąsiedzi, jak tego, to czują to bardziej. No, wszystko jest obliczone na to, że minie czas, że emocje opadną w momencie, kiedy bezpośredni świadkowie, uczestnicy tych wydarzeń umrą. Bo to taka jest siła rzeczy i taka jest historia, tak się toczy. No. I albo będzie wola tego, żeby, albo będzie przymus, no, bo może być przymus, bo innego wyjścia nie będzie. No bo nie będzie. To zależy wszystko od Stanów Zjednoczonych, czy te Międzymorze będzie. No jak będzie utrzymane Międzymorze i będzie to budowane, to będziemy. A jak nie, to nas też nie będzie. Jak będzie inny układ, no nie wiadomo co tam. Chiny, ja nie rozumiem tego, nie obejmuję. Nie jestem jakimś tam omnibusem. Nie wiem, co to jest grane, co jest planowane. No. Wiem, że gdzieś ta historia się obróci w tę albo w tamtą stronę. No.
Ale jak? Nie umiem przewidzieć. Panie Januszu, ja chciałam się zapytać, jak pan poznał żonę? W jakich okolicznościach? W teatrze. W teatrze. I generalnie jak tutaj, jeżeli chodzi o receptę na takie długie, udane małżeństwo, ma pan jakąś taką złotą? Nie mam. Nie mam recepty. Nikomu nie podam takiej recepty. Mój syn starszy ma 40 lat. Mój syn młodszy ma 30 lat. Dwa. A który z synów jest do pana bardziej podobny? Z charakteru, z osobowości też? Nie umiem powiedzieć. Nie wiem. Ja nie widzę żadnego podobieństwa. Ja tam nie widzę żadnego podobieństwa. Niech coś się doszukuje. A panie Januszu, a jakimi ludźmi lubi się pan otaczać? Czy w ogóle lubi się pan otaczać ludźmi? Czy jest pan bardziej ekstrawertykiem, czy introwertykiem? Jak pani to ładnie powiedziała, intro. W miarę z upływem czasu coraz mniejszą potrzebę czuję kontaktu z ludźmi, i znajomymi, i nieznajomymi. Ze starymi znajomymi i nie szukam nowych znajomości. No, chyba jestem już samotnikiem. Bardzo dobrze się czuję sam. Ceni pan sobie swoją przestrzeń po prostu, swoje towarzystwo? Nie wyobrażam sobie nawet mieszkanie. Już w tej chwili ja to zrobiłem eksperymentalnie, że pojechałem na rancho sobie tutaj, mam konie, zwierzęta, mam co robić tutaj, mam zajęty dzień, cały dzień, ale nie potrzebuję już w tym wieku, nie potrzebuję i na szczęście kontaktu z rodziną. Moi synowie mnie nie widzą miesiącami i im to nie jest potrzebne i ja im nie jestem potrzebny. Ja się interesuję tym, jak oni przetrzymają zimę, bo muszą się pogrzać i dzięki życzliwości leśników mają to takie drewno, które ich ogrzeje. Generalnie bywają dni, kiedy się nawet telefon do mnie nie odzywa i wtedy jest mi bardzo dobrze. A jak chcę, to sobie wspominam różne rzeczy. I myślę, że lepszych nie będzie od tych, co były, wspomnień. A jeżeli mógłby pan na przykład powiedzieć taką poradę dla początkujących aktorów, miałby pan jakąś? Zależy na jakim etapie oni są aktorami. Ci aktorzy umowni, którzy nazywani są aktorami, tak jak tacy tancerze z TVN-u, oni już każą na siebie mówić aktorzy i tak dalej. Różni są ludzie, którzy każą to, żeby się troszkę uskromnili. No, aktor to jest, brzmi dumnie. Powinni oglądać polskich aktorów. Będą chcieli ode mnie jakąś listę, to bardzo chętnie użyczę, kogo ja szanuję. Wielu starszych kolegów szanuję, nie mam środowiska, z którym się identyfikuję, łączę, przebywam. Jestem takim samotnikiem. I jakie porady dla młodych aktorów? Skromność i pilne obserwowanie aktorów wybitnych. A najwybitniejszym aktorem jest Jack Nicholson i angielski aktor Sir, no pani mi podpowie, Milczenie owiec. Anthony Hopkins. Tak jest. To są wybitni artyści. No i muszę powiedzieć, że bardzo cenię po ostatnich produkcjach pana, który grał z Hopkinsem, Blackjack. Brad Pitt. Brata Pitta. Brada Pitta. Brat Łata. Mm.
Świetnie dojrzewający artysta. Mnie się to bardzo podoba, jakim on się stał wybitnym artystą. Właśnie, bo tak co w dzisiejszych czasach oznacza bycie artystą według pana? Proszę pani, być wolnym. Artysta, jak nie jest wolny, to nie jest artysta. Artysta powinien być wolnym. Artysta powinien realizować to, co mu w duszy gra. To znaczy, powinien robić to, czego czuje, że jeżeli czegoś nie zrobi, nie emanuje z siebie, to oszaleje. Czyli tak samo to dotyczy muzyków, malarzy, jak i aktorów. I niewielu jest ludzi, którzy tak bardzo chcieli być artystami i zrealizowali swoje marzenie wbrew warunkom nawet. To znaczy warunki były ustalane przez jakieś akademie, a oni pomimo tych zasad różnych akademickich stawali się artystami i zostali nie do zapomnienia. Czyli ci ludzie, którzy potrafią działać na emocje, a później na intelekt, to są artyści. I szkoda, że ministerstwo u nas nazywa się Dziedzictwa Narodowego, a nie Ministerstwo Kultury i Sztuki. Trzeba stworzyć Ministerstwo Sztuki. Jeszcze trzeba by być ministra, który to miejsce wypełni. Może i by się znalazł, bo artystów jest wielu, naprawdę. No, najpierw ten układ by musiał odejść. To można tak się umówić. Społeczny ruch może doprowadzić do tego, że partia rządząca powinna stworzyć departament albo w ministerstwie, że nie tylko dziedzictwo jest ważne, ale to, jeżeli pan prezes przecież nie jest prawnikiem. No, pan partii rządzącej, pan prezydent jest prawnikiem. Nie ma artystów i nie mają potrzeby obcowania ze sztuką. Może nie mają. No, nie wiedzą, co to jest sztuka. Naprawdę. No, przecież ludzie, tak jak u Moliera, człowiek mówią, o, to ja mówię prozą, tak? Nie mają świadomości. A miliony wydają, no, ale wydają na Bajm, bo to z Lublina. No to co pan poradzi? Jaki ma siłę manewru, jak nie ma tam kogoś, kto przyjdzie. To Agnieszkę Duczmal i tak finansuje Kulczyk, i tak finansuje. To ona nie będzie przylazła, bo jej ten minister potrzebny jak kotu kokarda. Ale powinna, no powinno być, bo artysta to brzmi dumnie, bez artystów ten świat jest do dupy. Przepraszam, że tak wyrażę. Ale bez sensu. Nie fajnie. To są kolorowi ludzie. Właściwie pan całe życie zajmował się satyrą, a co pan myśli o stand-upie, który teraz cieszy się olbrzymią popularnością? Czy to jest regres, progres, czy może po prostu transformacja komedii, poczucia humoru w społeczeństwie? Proszę pana, to jest znów tak, jak powiedziałem przed chwilą. Myśmy uprawiali stand-up, komedię, nie wiedząc o tym, bo staliśmy przy mikrofonie i gadaliśmy. I te występy z Piaseckim, które można zobaczyć na internecie, to była improwizacja w większości, czy mieliście gotowe, to ułożone? To jest taka nasza, zawsze była tajemnica, że to jest tak zwana symulowana improwizacja, ale do tego trzeba dojść. To trzeba mieć takie sposoby znów, takie, ale to, które się też starzeją. Sposoby, żeby wymusić na widzu olśnienie. To znaczy, żeby mu się wydawało, że coś się stało na jego oczach. Bo to jest dla niego najważniejsze. On wtedy wybucha euforycznie śmiechem albo budzi w nim to, że on to cały czas myślał, tylko nie umiał wyartykułować. No ale to jest właśnie domena takich ludzi, że wie pan, namaluje coś, a na drugi dzień pan chce to wyrzucić. To znaczy, że to nie jest artysta, bo to jest bohomas. A obraz prawdziwego artysty będzie pan gapił się na niego. Całe życie będzie wisiał. Nie będzie pana drażnił, a będzie panu budził jakieś albo jakieś uczucia, no najczęściej dobre, bo jak złe, to by pan wywalił to zarazem ze ścianą. Czyli coś musi pozytywnego w panu budzić. Harmonię jakąś odczuwa. No to takie trzy kreski, dwa. Wydawałoby się, że nic, a jest. Tak? Jest genialny. No i tak samo muzyk. Siądzie i tak zrobi, tak jak wie pan, no, jest sztuka i film. A podoba się panu ten stand-up współczesny, czy nie?
No, na czym to polega? Na tym, co kto mówi. No. Kiedyś to było proste, bo byli oni i my. Prawda? Komunizm to była władza i społeczeństwo zdeptane pod butami. I co się tam u komuś uczknęło, wypstęło powiedzieć, że żeby ten cenzor nie zrozumiał, a widownia zareagowała, bo myśli to samo, no to to już był sukces dla tego. I później jak się to ogląda, Boże, jakie to marne. Jaka to cinizna. No ale to tak trzeba było, bo inaczej nie wolno było, bo nic nie pozwalali nam. No, mówili nie, нельзя. Nie, нельзя. Wykreślał i siedział na drugi dzień. Powiedział pan to won, z pracy. Wyrzucić z kabaretu, nie, zamknąć, no. Bo przeciwpożarowe, bo ja w tej to przeżyłem. No, nam przyszli za to, żeśmy mówili poza cenzurą, zamknęli taki kabarecik. To tylko spryt Laskowika spowodował, że znalazł inną salę. Poszedł do harcerza, którego poznał przypadkiem na jakimś prywatnym spotkaniu. Mówi, ja mam harcówkę. Gdzie? No tam na Winogradach, daleko, daleko. Chodź, zobacz. Dobra, to róbcie sobie ten kabaret. On myślał, że my przyniesiemy jakieś światełko, pogadamy i ludzie pójdą, tak jak na zbiórce harcerskiej. A on tam przyprowadził scenografię, jak wywalił mu tam scenografię w tej harcówce, mówię, że ten cały sezon musi tam wisieć. Tam były rury, rusztowania i tego. I tam przenieśliśmy. I ta ludność za nami przyszła tam, na peryferia miasta. Tak krawiec kraje jak te, a teraz, no to wie pan, no to będzie pan mówił tak jak myśli pan, który mówi, że to są złodzieje, no to będzie pan ich, no to ich, to jak dzieci, no tak. A pójdzie pan, że będą inni, to będzie Węgrzy na sali. Nic, nie będą rozumieli albo wygwizdzą pana, tam ktoś się wyrwał gdzieś w Sopocie, kogoś wygwizdali, któregoś ze znanych tych stand-up comedian. To stoi i gada. No, a jak gada źle, no to tego, temu nie pasuje, to wyjdzie. Trzeba, to jest wolność, okropność. A to w Stanach Zjednoczonych. Tom Hanks miał taki film o tym, że jest takim stand-up komediantem. Wiem, że Paul Mazurski reżyserował ten film. To początki Toma Hanksa, który stał i gadał śmieszne rzeczy. To jest bardzo ciężko. Dave Allen, Szklanka Wody. Siedział i mówił, gadał, to, ale jak się mówi do kamery w telewizji, to nie wiadomo jaka jest reakcja, a jak już jest widownia, to panu gwizdną, to pana gwizdną, to różnie bywa, puszki polecą, co ja, nie, ja tego nie widzę, niech mi pan wierzy, ja nie jestem tego ciekawy. Śmieszyło mnie czasami Aśka, która tam, to był moralnego, nie, to było ten hrabi kabareć, jak się nadziałem, to czasami mnie dopadła, że się śmiałem w głos, bo to bardzo utalentowana pani była. Robią jeszcze coś takiego? Czasem robią, ale nie wiem, czy nie osobno teraz, ale też nie wiem do końca. No tak. No wie pan, bo spotykają się ludzie i rozchodzą. Ensemble powstają, później się zmieniają. Tak to bywa. Bardzo dużo pan widział, był pan satyrykiem, aktorem, jeździł po świecie. Jak pan ocenia przyszłość Polski? Czy widzi pan w ogóle, żeby nasz kraj utrzymał niepodległość w tych czasach? Proszę pana, jak do jasnowidza pan się zwraca. Jak do polityka, jak do człowieka, który dużo wie. Proszę pana, musiałbym wiedzieć, kto wygra wybory w Ameryce. Trudno powiedzieć, kto wygra wybory w Ameryce w tej chwili nawet. Bardzo trudno. No bardzo, bo tam jest kandydat, który coś od republikanów chce walczyć z panem Trumpem. A kto się ułoży, tam jest bardzo skomplikowany rodzaj przebiegu prezydentury. No jaka będzie administracja, taka będzie polityka. No a polityka generalnie to musi być taka, czy będą słuchać Marka Jana Chodakiewicza. Czy pan wie, że jest taki człowiek? Teraz w Ameryce mieszka. Tak. No i ma Instytut Polityki Światowej. No i dopóki pisał przemówienia Trumpowi, to go nienawidzili, bo pisał prawdziwy o Europie, bo wie. Wszystko wie. Jeżeli on będzie miał wpływ, ten instytut,
na politykę Białego Domu w jakichkolwiek konfiguracjach, bo teraz są demokraci, ale ja czuję, że on ma. Że on urósł do takiej pozycji, że go nie da się nie słuchać w tamtych realiach. Może, tylko to jest też problem, że pan Chodakewicz może być troszkę niewygodny, szczególnie pewnym ugrupowaniom jedynej słusznej religii, ponieważ teraz razem z Tomaszem Sommerem takie trzy duże tomy o Jedwabnem napisał. Więc nie wiem, na ile go oni tam biorą poważnie i na ile to jest wygodne politycznie, czy dla demokratów, czy dla republikanów. Proszę pana, i tu są ludzie, którzy będą zainteresowani mówieniem o Jedwabnym tego albo innego. Będzie Tomasz Gross, którego będzie chciała przebić pani Engelki. Proszę pana, za Marka Jana Chodakiewicza, który napisał Polskę dla Polaków i nikt tego nie chciał kupować, tak odstraszający, odstręczający tytuł był. No tak, to była tu wydana, to wie pan, wielka. Ja przeczytałem jego tutaj kilka pozycji i do tych ludzi, którzy wydawali pod hucznym wydawnictwem Wolności, gdzie tam siedzieli Korwin-Mikke w redakcji, to wydawnictwo, było błędów tyle tych logicznych, w ogóle nie, tak jakby nie było w ogóle kontroli nad tym. Ja im to plułem przez internet, im podkreślałem to i wysyłałem to. Hańba, to wstyd, że taką książkę tak niechlujnie wydali, po prostu to jest nie było wielkie niechlujstwo z ich strony. I ja wiem, jakie on ma poglądy. I to, proszę pana, no to nie można mieć, można mówić prawdę, albo można naginać fakty. Może się zmieścić w stodole 600 tysięcy ludzi, albo może się zmieścić 60 osób. No i kto to sprawdzi? I na tym to polega ta historia, że ta historia jest taka. Że to jest nieistotne, że oni że wie pan, no każda, jeden będzie to nazywał interes Holokaust, czy biznes Holokaust, drugi będzie tak, a to jest historia, tego się już nie da powiedzieć, no bo co, że przyjadą do Oświęcimia, tylu przyjedzie i pojadą na dyskotekę do Berlina, bo dalej będzie taka polityka, bo będzie albo polityka, żeby byli źli, albo że będzie... Tego nikt nie udowodni. Niech pan pojedzie do Stoczka Łukowskiego. Tu przecież to jest kawałeczek stąd. To jest inna część Polski. Ale tam jeszcze żyją ludzie, którzy wiedzą, jak to było. No było tak i nie chcą o tym mówić. No nie chcą, bo dziewczynki chodziły w ubrankach. A to tego, to co ten Gross powypisywał, to jest to. No ale to na podstawie kilku, ale są badania historyczne, gdzie są przypisy, gdzie książki naukowe na ten temat są. I tego się nikt nie dotyka, ale to jest polityka. No to jest polityka, no i cześć. I niezależnie od tego, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, to lobby będzie. Tylko będzie lobby to lewicowe. Widzimy, nawet się boimy powiedzieć tego, żeby nie mówić, że jesteśmy antysemitami. Tak, nie tak. Można. Polak już jest tak uczulony, że nie mówi słowa Żyd, żeby już nie łatka antysemita. Powie pan, już jest antysemita. Jest antysemita i zasięgi spadają na YouTubie, jak się powie słowo Żyd. Niestety taka cenzura jest wprowadzona. Ale dokładnie ludzie też przytomni w Izraelu i w Ameryce wiedzą, że jedni są tacy, drudzy są tacy. I nie ma generalnego, bo jedni walczą o swoje interesy, a drudzy o swoje. Zuckerberg będzie nazywany Zuckerberg, a u nas wiadomo, że to jest Zuckerberg. No i koniec. I to będzie wszystko jasne, a to bo nie będzie jasne. Podsumowując, panie Januszu, uzależnia pan przyszłość Polski od sytuacji geopolitycznej w Stanach Zjednoczonych, konflikcie między Stanami Zjednoczonymi a Rosją? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To jest podstawa. No, jeżeli Stany Zjednoczone będą potrafiły sygnalizowaną od 80-tych lat przez dysydentów, ludzi, którzy uciekli na zachód z Rosji, z Łubianki. Anatolij Golicyn pisał im to, Amerykanom, czarne na białym. Nie chcieli go słuchać w ogóle. A to jakby pan dzisiaj wziął tę książkę, Nowe kłamstwa w miejsce starych,
kropka po kropce, jesteśmy w 60. rozdziale, zaraz to się będzie działo. I tak to będzie. No, musi to się ustabilizować, musi to się wyklarować. I to się wyklaruje, to musi się wyklarować. Nie ma, ktoś musi, będzie wiadomo, czy rządzi Leon, czy jego dzieci. Albo Chinom będzie się opłacało wejść w konflikt na 100% ze Stanami, bo to jak dzieci. Oni tam nie widzieli przez tyle lat, że uniwersytety są opanowane przez Chińczyków, że w tej chwili w ogóle ten socjalizm i Chiny, to są Chiny już. Moi znajomi w Stanach to piszą, że to są Chiny. No. Że tam masą i ideologią i pieniędzmi, tanimi trampkami mistrzostwo świata. No, Amerykanie są biedni, niech pan pojedzie na południe, to nędza, czarna magia. No, straszne. I to musi się wyklarować. No, straszne jest to, że tu mamy po piachu. Ale ja myślę, no, co tu można wymyśleć, jak to jest taka potęga, te Chiny, przede wszystkim pod względem możliwości manipulowania. Tamtych nie będą słuchać, tam będą się dzielić na frakcje, a tu ma pach, jedno. Jest albo nie ma, albo Tiananmen. Takie wyjście jest, albo tak, albo nie. No, komuna z każdej strony. No. I jeszcze w laboratorium, które nie wiadomo, czy to było, czy nie było. Czy Big Pharma to wprowadziła, czy nas oszukali? Nie wiadomo, proszę pana. I jeszcze chciałam się zapytać tak z mniej poważnych tematów. Jaką miał pan ksywkę, pseudonim za czasów młodości? A to różne, bo mój brat najstarszy miał na imię, miał ksywkę Bimbas. Bimbas. To nie wiadomo, co to znaczy. No nie wiem, lubił się bimbać czy coś, Bimbas. A ja byłem mały Bimbas. Bo mały Bimbas. Tak jak mój syn miał ksywę w szkole Siarka. No, syn Siary, Siarka, prawda? Ten starszy. Bo już ten zapomniał. No Bimbas, no i tyle. A później to różne były następne. W średniej szkole, jakiś tam tego. Nie zdradzę pani wszystkich, bo jedne brzydkie, drugie... Ale tak, ale... To może chociaż te brzydkie. Nie, nie wolno. Nie wolno. Misiek, no. Misiek, ksywki. Dziękujemy panu bardzo i mam nadzieję, że będziemy się widzieć jeszcze na naszym kanale. No to do widzenia w kanale.